Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moimi gośćmi Zuzanna Ziółkowska, witam serdecznie, dzień Zuza, dobry, cześć. Oraz Patryk Ciechanowski. Dzień dobry. Zuza jest absolwentką kierunku na studiach w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Kierunek się ten nazywa Nowe Media i E-Biznes. A Patryk jest kierownikiem Zakładu Nowych Mediów i promotorem pomocniczym, dobrze mówię, pracy dyplomowej, którą Zuza pisała i z której dostała wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. Tak, dokładnie. Dlatego znaleźliście się u mnie w studiu. Dlatego od tego konkursu zaczniemy, bo jeszcze, drodzy Państwo, musimy trochę pochwalić ten kierunek Nowe Media, no bo rzeczywiście wyróżnia się na tle tych innych, które się u nas pojawiają. Zuza, powiedz mi, co to za konkurs i dlaczego, dlaczego dostałaś to wyróżnienie? Konkurs DIMAG to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową właśnie z zakresu marketingu. No i ja nadesłałam swoją pracę licencjacką za namową tutaj właśnie Patryka. No i tak się stało, że dostałam wyróżnienie. Znalazłam się najpierw w top 5, później właśnie dostałam na końcu wyróżnienie. To wyróżnienie, to słyszałam, że to takie drugie miejsce praktycznie, można powiedzieć, w sumie tak, bo byłam ex aequo z jeszcze jedną uczestniczką konkursu, więc możemy tak powiedzieć, że to było drugie miejsce. Tak jak teraz powiedziałaś, to tak, no dostałam, ale pochwal się, bo to chyba myślę, że to nie każdy by dostał taką nagrodę. No, konkurencja była dosyć spora, bo w tym roku aż była rekordowa liczba tych zgłoszeń. No było właśnie. Aż 42 w sumie, więc tak, faktycznie to jeszcze czym się pochwalić. O czym była ta praca? Moja praca była o nowoczesnej komunikacji marketingowej na podstawie właśnie branży kawiarnianej, bo pracuję we wrocławskiej kawiarni Spoko Cafe, więc ten temat jest mi na co dzień bardzo bliski, więc było mi najłatwiej o tym pisać. No i opisywałam tą komunikację marketingową właśnie w latach 2020-2022 w czasach pandemii. Zdradź trochę tej tajemnicy, która tam była w tej twojej pracy. W mojej pracy składa się z trzech głównych części. Na początku zajęłam się właśnie opisem branży kawiarnianej, opisem troszkę kawy, żeby wprowadzić jakby w cały ten temat. Później właśnie zajęłam się badaniem, które było kluczowe dla tej pracy. Wykorzystałam w tym badaniu jakby manipulację eksperymentalną. Podzieliłam jakby... A co to znaczy manipulacja eksperymentalna? Wykorzystaliśmy to w ten sposób, że przygotowałam ankiety, były to dwie ankiety i rozesłałam do dwóch różnych grup. Te grupy to byli klienci kawiarni, więc jakby im też z tego miejsca dziękuję, bo jakby pomogli mi przy tym badaniu. Jedna grupa otrzymała jakby tą ankietę bez wpisu takiego na Facebooka, w którym jakby mówiliśmy klientom o podwyżce cen, a druga grupa właśnie takiego wpisu nie widziała i jedna grupa odpowiadała na pytania, które ja tam zadałam, widząc wpis, a druga nie. I w ten sposób jakby właśnie taką manipulacją sprawdziliśmy to, czy ten wpis jakby wpływa na to, na tą lojalność klientów. No i jak wyszło w badaniu, okazało się, że wpływał. Że wpływał. Tak. Czyli manipulacja przeszła, udało się. To manipulacja operacyjna się powinna nazywać, tak, jak w policji. To znaczy, no po prostu tak nazywa się metoda badania, tak? Tutaj Zuza podziękowała już gościom kawiarni, którzy się bardzo mocno zaangażowali również w jej pracę. Doceniamy każde wsparcie. Tutaj też Zuza wcześniej powiedziała, no, bardzo skromnie, tak, że dostała tę nagrodę. Ja bym tutaj chciał jeszcze raz podkreślić, że to był kawał solidnej roboty, praca licencjacka. W naszym przypadku to jest projekt, który tworzy się przez 3 semestry, półtora roku tak naprawdę, tak? Poza tym badania obejmowało 2 lata, bodajże, czy 2021 i 2022, to 3 lata teoretycznie, tak? Zgadza się. Zakres, tak. Tak, to znaczy też w samym konkursie tutaj kwestia badania została przez jury zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie konkursu doceniona, ponieważ jednym z kryteriów była wartość aplikacyjna pracy, czyli na ile tak naprawdę to badanie jest bliskie praktyce, na ile to, co Zuza analizowała swoją pracę dyplomową, wnosi coś do rzeczywistego biznesu, sfery biznesowej, nie jest to czysto
teoretycznymi dywagacjami, tak? Okej. No i zdradzisz coś, jak to twoje badanie wpłynęło na tych klientów, jakie były ich podpowiedzi, bo jestem, powiem szczerze, ciekawa. No właśnie ta grupa, która widziała ten post wcześniej, jakby przeczytała przed tymi pytaniami, no to przy każdym pytaniu jakby odpowiadała pozytywniej. Pytania były różne, bo były tak skonstruowane, na przykład czy wspierasz markę Spoko Cafe, czy na przykład nawet, co jest ciekawe, przeczytanie tego posta wpłynęło później przy odpowiadaniu na to, jak ankietujący odpowiedzieli odnośnie smaku kawy. Na przykład gdy przeczytali taki post, to jakby przy pytaniu, czy kawa ze Spoko Cafe jest dobra, czy jest smaczna, jakby nawet to wpłynęło, że odpowiedzieli bardziej pozytywnie, więc przy każdym pytaniu odpowiedzi były pozytywniejsze. Okej. Okay. Co ci dały studia na kierunku Nowe Media i E-Biznes Państwowej Akademii Nauk Stosowanych? No dały przede wszystkim to, że cały czas praktycznie tą wiedzę, którą nabyłam w czasie studiów, mogę wykorzystywać aktualnie w pracy, bo oprócz tego, że jestem koordynatorem właśnie kawiarni, też pracuję w agencji marketingowej, więc no to jakby w tym kierunku super jest to, że praktycy gdzieś tam przedmioty prowadzą i jakby ze swojego doświadczenia takiego biznesowego przekładają później nam to na zajęcia, co właśnie my sami możemy przełożyć u siebie w pracy i tak ja to też wykorzystuję. Okej. Okay. Patryk, trochę rozwinął się ten kierunek, prawda? I widać, że on idzie do przodu dalej, rozwija się. Ja bym chciała, żebyś powiedział trochę o przedmiotach, jakie mają miejsce, bo może ktoś, może w tym roku już nie, bo już koniec października, chyba że jeszcze macie rekrutację, ale może ktoś w nowym roku będzie chciał się dostać na studia do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co ciekawe, myślę, że to też warto o tym wspomnieć, nasz kierunek przyciąga bardzo dużo ludzi spoza Włocławka. I nie mówię tutaj tylko o okolicach. Mieliśmy studentów z takich miast jak Grudziądz, Elbląg, w tym momencie mamy studentów ze Śląska, z Wodzisławia Śląskiego, wcześniej z Gliwic, więc jest to kierunek, który przyciąga no nie tylko tutaj lokalnych czy regionalnych studentów, ale przyjeżdżają do nas studenci z całej Polski. W tym roku również pierwszy raz gościmy studentów z zagranicy, mamy studentów z Erasmusa. Więc no to też dla nas jest pewnym symbolem, pewną informacją zwrotną, która mówi nam, że rzeczywiście, faktycznie się rozwijamy. Jesteśmy bardzo elastyczni i wszelkiego typu nowości, które na rynku się pojawiają, staramy się od razu aplikować do programów studiów, chociażby teraz w temacie rozwoju sztucznej inteligencji. Już myślimy o tym, żeby od przyszłego roku, od przyszłego programu studiów tego typu przedmiot zainicjować. Już teraz ta sztuczna inteligencja jest obecna w niektórych przedmiotach jako po prostu jeden temat, dwa tematy, ale chcemy stworzyć do tego zupełnie osobny, dedykowany przedmiot. Takie przedmioty jak chociażby projektowanie graficzne, projektowanie stron internetowych, social media marketing, marketing w wyszukiwarkach, same praktyczne rzeczy, które tak naprawdę też konsultujemy z przedsiębiorcami, z przedstawicielami tak zwanego otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy wchodzą w skład naszej Rady Ekspertów. Jest to takie ciało, które z zewnątrz konsultuje z nami programy studiów pod kątem tego, czego właściwie potrzebują do swojej pracy, do swojego zakładu pracy. No tak naprawdę to wszystko, co widać, tak? Z jednej strony ta współpraca z pracodawcami, z drugiej strony tutaj ta informacja chociażby w temacie konkursu i efektów pracy dyplomowej, którą napisała Zuza. No i to dla nas na każdym kroku kolejne potwierdzenie, że myślę, robimy dobrą robotę. Czym się wyróżniacie w porównaniu do innych uczelni takich zawodowych, które mają podobne kierunki? Myślę, że elastycznością, że naprawdę staramy się bardzo szybko reagować. Dobrym kontaktem ze studentami, to uważam, że jest ważne. Mamy stosunkowo, myślę, młodą kadrę, która dzięki dobremu, poprzez dobry kontakt ze studentami jest w stanie wsłuchać się w ich potrzeby i te potrzeby później aplikować do naszych programów studiów. Okej. Jak w jakich konkursach jeszcze bierzecie udział? Czy tylko to jest jedyny konkurs? To dopiero początek? Może się zacznie szerzej? To znaczy, jeżeli chodzi o tematykę, w której działamy, czyli marketing internetowy, to jest jedyny tego typu konkurs, w którym mogą startować prace licencjackie. Są konkursy, które obejmują prace magisterskie. My niestety jeszcze
chociaż już niedługo, również w tym temacie będziemy mogli mieć prace dyplomowe, ponieważ uruchomiliśmy specjalność na innym kierunku, na menedżerskich studiach finansowo-prawnych, specjalność menedżer nowoczesnego marketingu. W tym roku po raz pierwszy ta specjalność została uruchomiona i studenci, absolwenci nowych mediów będą mogli tam kontynuować swoje studia we Włocławku bezpłatnie na studiach drugiego stopnia. I być może też właśnie powstaną prace magisterskie wyróżniane w konkursach ogólnopolskich. Okej. Tutaj w pobliżu chyba nie ma żadnej takiej uczelni, która ma taki kierunek studiów, prawda? No podobne kierunki myślę są w Toruniu na UMK. Tylko to bardziej takie stricte dziennikarstwo chyba w starych ramach, co? No nas też tutaj wyróżnia w porównaniu do uczelni akademickich ta praktyczność, tak? To, że jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, nie takim o profilu zawodowym. Ogólnoakademickim i staramy się uczyć tego, co rzeczywiście przydaje się na rynku pracy, a nie, jak to się mówi, suchej teorii. Chociaż bardzo ściśle współpracujemy oczywiście tutaj z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy wykładowców, którzy współpracują z nami, prowadzą też wybrane zajęcia. Sama nasza kadra tak naprawdę dydaktyczna naszego kierunku w ciągu ostatnich kilku lat bardzo mocno się rozwinęła, tak? Z jednej strony mamy teoretyków, no bo to oczywiście jesteśmy uczelnią, musimy tutaj ten element teoretyczny zachować, tę naukowość, pewne stopnie, które muszą prowadzący zajęcia reprezentować. Z drugiej strony praktyczność, tak? Zatrudniamy wielu praktyków czasem na jeden, dwa przedmioty, ponieważ na przykład ci praktycy tylko w tych przedmiotach się specjalizują i jak żaden teoretyk nie są w stanie przekazać pewnych niuansów chociażby branżowych studentom w taki sposób. Zuza, będziesz chciała kontynuować edukację? Kontynuuję. Tak? Właśnie jestem, tak, na menedżerskich studiach finansowo-prawnych. Czyli to, o czym powiedział Patryk. Tak, dokładnie. Więc ja kontynuuję. Zaczęłam teraz pierwszy semestr, więc zaczęłam. Podoba Ci się to? Podoba mi się. No, na razie są takie przedmioty dosyć ogólne, ale już tam niedługo się zaczną te ze specjalizacji, więc no, ale jest fajnie. Drodzy Państwo, ja bardzo polecam. Fajny kierunek. Myślę, że tutaj Patryk może powiedzieć, że nie tylko z UMK współpracują, ale i w Baczyńskim współpracujecie z liceum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, prawda? Zgadza się, tak. Dwa lata temu została uruchomiona klasa vlogersko-medialna w liceum w 4 ELO. Nasi wykładowcy prowadzą tam wybrane przedmioty. Przy okazji przybliżamy uczniom, jak wygląda szkolnictwo wyższe. Organizujemy im ciekawe zajęcia. Uczniowie mają możliwość korzystania z naszego sprzętu. Mamy na uczelni profesjonalne studio telewizyjne. Mamy bardzo nowoczesny sprzęt i myślę, że to jest również z korzyścią dla obu stron. Więc myślę, że ci z Liceum Baczyńskiego, którzy będą chcieli kontynuować edukację w tym kierunku, zapraszamy myślę, że serdecznie. Jak najbardziej na kierunek nowych mediów i e-biznesu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Ja bardzo serdecznie gratuluję wyróżnienia, dziękuję bo przy bardzo. Ponad 40 zgłaszających się do konkursu być wyróżnionym w top 5 to bardzo, bardzo no pokaźna nagroda, jeżeli tak to można powiedzieć. Tym bardziej, że wszystkie prace były oceniane przez jury anonimowo. Nikt nie wiedział, kto z jakiej uczelni pochodzi. I jak zobaczyliśmy wyniki, no to Zuza znalazła się w gronie absolwentów, między innymi takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Czyli można powiedzieć, że poziom jest ten sam i niekoniecznie trzeba wyjeżdżać za granicę Włocławka do innego dużego miasta na wielkie uczelnie, żeby mieć wiedzę i wykształcenie inne niż te włocławskie, bo te włocławskie okazuje się, że jest bardzo dobre. Bardzo serdecznie dziękuję. Zuzanna Ziółkowska i Patryk Ciechanowski moimi gośćmi w programie Studia Karolina. Dziękuję.